Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie pani profesor Lipowicz, Instytutowi, panowi. Uważam, że to naprawdę bardzo cenna inicjatywa. Chciałem pogratulować pomysłu. Wiem, że jest to powiązane też z upamiętnieniem pięknej pani profesor, która się tą tematyką zajmowała. Ale niemniej powiedziałbym, timing jest rewelacyjny, bo rzeczywiście wydaje mi się, że ten temat jest z jednej strony przedmiotem akademickiej dyskusji, ale on jest także niezwykle istotny z punktu widzenia funkcjonowania państwa, zwłaszcza państwa, które dokonuje transformacji, a my cały czas jeszcze dokonujemy transformacji i w związku z tym potrzebuje cały czas modyfikować swoje prawo, swoje podejście, swoją filozofię funkcjonowania państwa, obywatela, wolności gospodarczej. Także z mojego punktu widzenia, jako osoby, która po tej stronie maszynerii rządowej korzysta z tych przepisów i często staje przed różnymi dylematami związanymi z informacją publiczną, jej zakresem, ale także z tym, jak rząd ma z jednej strony starać się być jak najbardziej przejrzysty, otwarty, przyjazny obywatelowi w dostępie do informacji, a z drugiej strony szuka sposobu na to, żeby sprawnie rządzić, sprawnie analizować. I co prawda można uznać, że to nie są sprzeczne ze sobą racje, ale niewątpliwie wymaga to wyważenia różnego rodzaju kwestii, bo te wartości, które w demokracji są naczelne, czyli właśnie prawa człowieka, przejrzystość, kontrola obywatelska, no one nie uważniają wartości, jaką jest tym, żeby państwo było sprawne. I oczywiście większość demokracji ma z tym odwieczny problem. Jak zrównoważyć te dwie kwestie? Bo sprawne państwo, ktoś mógłby argumentować, sprawne państwo jest takie, które jest autokratyczne, czyli może robić to, co w danym momencie uzna, ale to testowaliśmy już jakiś czas temu i niespecjalnie się okazało, że jest to dobra metoda. W związku z tym no, jest oczywistą oczywistością, jakby powiedział klasyk, że ta kontrola obywatelska musi być, ale już kwestia zakresu tej kontroli, stopnia tej kontroli, jak to wszystko poukładać, żeby zrównoważyć te niuanse, jest dość istotne. Także wydaje mi się, że to jest ta Państwa konferencja. Mam nadzieję, że to nie pewnie. Chyba nie. Więc tak się akurat dobrze złożyło, że kiedy pani profesor Lipowicz, pani rzecznik zarysowała tę konferencję, no ja się bardzo ucieszyłem, ponieważ wspólnie z Rządowym Centrum Legislacyjnym, z profesorem Berkiem, a także z Ministerstwem Administracji i Cywilizacji, my trochę tam główkujemy jakby nad tym całym modelem. I właśnie doszliśmy też do takiego punktu, gdzie uznaliśmy, że to wymaga pogłębionej dyskusji także akademickiej, praktyków, akademików, organizacji obywatelskich, NGO-sów. Bo proszę Państwa, musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że nasze prawo, to, które dzisiaj obowiązuje, no ono już jest leciwe. I my w tym naszym okresie transformacji mieliśmy takie przekonanie, że jak podchodzimy do jakiegoś problemu czy jakiegoś zagadnienia, to wiemy, że musimy coś zmienić, że musimy dostosować to nasze prawodawstwo do nowej rzeczywistości, właśnie społeczeństwa demokratycznego, obywatelskiego. Ale mieliśmy taką tendencję i takie przekonanie, że jak już coś raz rozwiążemy na poziomie ustawy czy normy konstytucyjnej nawet, to już mamy sprawę załatwioną do końca świata. No, z praktyki i chociażby z gazet wiemy, że tak nie jest. To znaczy, że i to jest lekcja, którą wydaje mi się, że dopiero ona zaczyna być u nas jakoś dogłębniej asymilowana przez wszystkich, że nie istnieje coś takiego w żadnym systemie prawnym czy w żadnym porządku, gdzie jakiś problem rozwiązuje się raz na zawsze. Bo zmieniają się okoliczności, zmienia się wiedza, zmieniają się relacje społeczne. W związku z tym państwo i obywatele muszą też umieć reagować i modyfikować. I w związku z tym mnie jako osobie odpowiedzialnej w rządzie za ocenę skutków regulacji, dla mnie bardzo istotne jest to, żeby właśnie weryfikować
i monitorować i dokonywać takiej analizy ex post różnych regulacji i ewentualnie je modyfikować tak, żeby płynął z nich większy pożytek. I oczywiście wydaje mi się, że to całe zagadnienie dotyczące informacji publicznej jest klasycznym przykładem, gdzie my prawdopodobnie potrzebujemy takiego przeglądu, jakiejś białej księgi, jakiegoś takiego zastanowienia się, ewentualnie wyjścia na jakieś rekomendacje. Bo to nie jest tylko kwestia relacji władza, obywatele, ale to jest także kwestia zmieniającej się technologii, ta kwestia reuse'u i ewentualnie korzyści gospodarczych, jakie mogą płynąć z tego, że dostęp do danych publicznych jest lepszy, prezentowany w lepszej formie, bardziej dostępny. Z tego może być prawdziwa wartość ekonomiczna. No i jest gdzieś tam zaszyta kwestia bezpieczeństwa państwa, jego sprawności, tak? I na pocieszenie oczywiście możemy sobie powiedzieć, że nie jesteśmy jedynym krajem, który się z tą problematyką boryka, bo wiele krajów tych starszych demokracji też dzisiaj jest w takim momencie, że widzą chociażby z tych wydarzeń dotyczących powszechnej inwigilacji, że gdzieś tutaj wymyka się ta równowaga, która do tej pory jakoś tam funkcjonowała i wszystkie te tematy są do przemyślenia. Chociażby kwestia objętości danych, jakie są dostępne. Tak? Dawniej wiecie Państwo, no, sama techniczna możliwość przechowywania surowych danych i ich obróbki była ograniczona technologicznie. Pamięci miały takie pamięci, jakie miały. Dzisiaj ten problem jakby nie istnieje. Znaczy ilość danych, którą jesteśmy w stanie jako społeczeństwo gromadzić, jest w zasadzie nieograniczona. Technicznie możemy zgromadzić dowolną ilość danych. No, to z jednej strony jest oczywiście dobrze, ale z drugiej strony stwarza wyzwanie, jak obywatele mają, jaki mają mieć dostęp do tych danych i jak na podstawie tych danych tworzyć także polityki, czy tworzyć już konkretne rozwiązania. Także ja chciałem jeszcze raz bardzo pogratulować temu pomysłowi i tylko chciałbym wyrazić może na koniec taki postulat do pani profesor Lipowicz i do Państwa wszystkich, żebyście nie myśleli o tym tylko w kategoriach właśnie takiej akademickiej dyskusji, tylko żeby szukać sposobu, żeby to się przełożyło na jakąś wiedzę, którą będziemy w stanie wspólnie jako społeczeństwo zaaplikować i właśnie modernizować się także w tym aspekcie. Także nie wiem, czy to pod patronatem pani profesor, czy też, że władzi się tu najwyższa liczba kontroli, bo też jest no, takim właśnie organem, który może w miarę obiektywnie i z pewnego dystansu szukać tej równowagi pomiędzy różnymi wartościami. Ale na pewno warto tę pracę kontynuować i mam nadzieję, że będziemy dalej rozmawiali. Ja jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli w przyszłości ta praca miałaby się toczyć. Oczywiście będą też inicjatywy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji różnego rodzaju. Ale powiem Państwu szczerze, że wydaje mi się, że to jest tak zagadnienie istotne, że tu właśnie taka pogłębiona analiza i będąc resorowcem, ja w to wierzę, że lepiej najpierw analizować i potem ewentualnie wychodzić na zmiany legislacyjne, niż najpierw proponować jakieś zmiany legislacyjne, a potem szukać analizy, które podeprą te zmiany. Więc uważam, że są kwestie palące i niezbędne i te trzeba w jakimś tam stopniu najszybciej sprawnie realizować. Ale tam, gdzie się da, gdzie stać nas na przeprowadzenie, mamy czas na przeprowadzenie dogłębnej dyskusji, to tam to róbmy tak, żeby ten kompromis, bo to zawsze musi być jakiś kompromis. Kompromis w Polsce często jest słowem może nie do końca cenionym, ale akurat w tej dziedzinie jestem przekonany, że właśnie taki duży kompromis jest potrzebny, bo tak jak powiedziałem, te wartości nie są z natury w konflikcie, ale już w zejściu do szczegółów, do pewnej implementacji mogą się pojawić pewne kłopoty. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę Państwu dalszych owocnych obrad i liczę bardzo wyraźnie pani profesor na dalszy ciąg. Dziękuję serdecznie.